Pora roku, jesień. A w jesień? W jesień to wiadomo, co trzeba robić. Grabić liście. Wtedy z drzewa liście spadają. No i ja wychodzę przed swój dom, jeszcze no, różowy w tym momencie, ale poprosiłem tam pewną osobę, która zajmuje się przemalowywaniem domu, żeby mi przywróciła stan mojego domu, który był wcześniej, czyli był złoty. Okej, dobra, ja zajmę się swoim. Jak tam idzie? Proszę pana, kiedy wszystko tam zostanie ufarbowane? Ja wylewam farbę i już dokładnie za 3, 2, 1, uwaga! O. No i tak, i o to mi chodziło. Ja cię, mój piękny złoty dom przywrócił się. Nie no, kliknijcie teraz łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. I dołączcie w tym samym do Lucky Team. Dobra, pograbimy jeszcze tu liście. Złoty dom już jest przemeblowany. Wszystko jest super. Dobra, ja tutaj już panu to wszystko zrobiłem, ten dom. Powinno być w porządku. Jeśli jeszcze chciałby pan coś przemalować czy coś takiego, to proszę powiedzieć. Ja jestem do dyspozycji. No to dzięki bardzo. Super, pan... super tutaj jest sprawa, ładnie to wygląda, naprawdę. Jeszcze ten dom musi schnąć trochę, żeby te liście się nie poprzyklejały. Dobra, do widzenia. Do widzenia i dziękuję bardzo, ale super. Tata, wiesz co mi się stało po drodze? Przyszedłem teraz ze szkoły i wiesz co, i mi się plecak cały rozwalił. Zrobiłem tak, patrz, szedłem po drodze i pyk, takie coś. A no. A gdzie ci się to stało? Co ci się... Gdzie to w ogóle jest? Ty się wywróciłeś, tak? No tak, no popatrz, chodź, zaprowadzę cię, tylko musimy przejść przez pasy. Bo właśnie nie wiem, czemu szedłem środkiem... Czekaj, rozglądałeś się? Prawo, lewo, tak, czy tak, nic tak. Nie było? Dobrze, okej. Chodź. Cały zeszyty mi się rozwaliły, plecak mam cały popękany, trzeba go zszyć albo po prostu kupić jakiś nowy, bo popatrz. Plecak ci się cały rozsypał? O tak, nie. Zeszyt do polskiego, zeszyt do matematyki, zeszyt do psierki, no i tu cały plecak i ołówki nawet mi się rozwaliły. No to chodź, razem to pozbieramy, dobrze, że mnie zawołałeś. To widocznie przez te niepograbione liście, tutaj poczekaj, jeszcze muszę zgrabić parę liści i wydaje mi się, że przez te liście się wywróciłeś. No dobra, to pomożemy, tutaj pozbieramy, chodź. No dobra, to ja też zbieram, pyk, okej. Dobra. Chyba mam, a jeszcze tutaj zeszyt do historii, okej. Dobra. To zabieraj swój plecaczek i super. Ale czekaj, ty, bo jak tam włożyłeś plecak, ja widziałem, że spod spodu ci się leciutko rozdarł i może dlatego te rzeczy wypadły. Weź plecak na chwilę. No dobra, czekaj, biorę, okej. Weź ze sobą plecak. Bo do plecaka nic nie włożyłeś, bo słuchaj, plecak jest rozerwalny. A ja wiem, że na rogu otworzyli taki sklep z plecakami nowego modelu. Jeśli chcesz, to możemy razem się tam wybrać. Dobra, ej, ale wiesz co, bo jeszcze normalnie dzisiaj na technice pan zaproponował mi, że mogę zdać sobie kartę rowerową. Kartę rowerową? No to chodź, ja już właśnie ci przyszykowałem tutaj wszystkie amortyzatory, wysmarowałem, także kartę rowerową zdasz na pewno. Okej, dobra, amortyzator jest fajnie, tutaj no. To fajne. Dobra, to co, to idziemy po nowy plecak? Idziemy po nowy plecak, chodź w tym kierunku, będzie wszystko dobrze. Napiszcie jaki w komentarzach, jaki kolor Lakuś ma sobie wziąć plecaka. No jaki lubicie kolor, to napiszcie jaki właśnie ma wziąć kolor plecaka, to wtedy może widzowie ci pomogą wybrać, jaki plecak masz wybrać. Tak, ale ja bym chciał taki porządny plecak, który mi się nie zniszczy po użytkowaniu po trzech razach, wiesz? Taki no. Ze specjalnego jakiegoś materiału. Nie, no to na pewno. Materiał specjalny tutaj jest pewien fachowca, który się tym zajmuje, także... Okej, dobra, to wchodzimy? Dzień dobry! O, sklep z plecakami, idealnie. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam. Co państwo chcą dzisiaj kupić? Plecak? Jakie plecaki, no nie wierzę! Jo, wszystkie kolory pan ma. Wcześniej były tylko białe i czarne, a teraz już tak. Wszystkie kolory są? Mamy modele dostępne? Kolory. A są nawet jeszcze dostępne z taką specjalną funkcją, ale jaki Lakuś by ciebie plecak interesował? Jaki kolor? Co to było za rzeczy? Crafting jakiś śmieszny. Może... A może sobie wezmę taki morski, taki jak morze jest. Teraz rozumiem, tak? Co trzymam? O, taki no, taki dobrze. Super. Muszę powiedzieć, że ten plecak jest z niesamowitą nową funkcją.
Spójrzcie, ten plecak położę tutaj dokładnie i te wszystkie klucze na spokojnie złapię, widzicie? Aha! Okej, okay, tata! Czyli jak ci rzeczy będą. Jak ci rzeczy będą wypadały, to ten plecak sam będzie zbierał. Tak. Dobrze, to my weźmiemy go. No i ten plecak jest niesamowity właśnie, bo będzie zbierać wszystkie rzeczy, jak czegoś zapomnisz w swojej rzeczy. Słuchaj. A co jeszcze chciałam? Już wszystko tutaj sprawdzone zostało. Specjalną taką skrzynkę, bo teraz wiadomo, jesień liście spadają, jak tą skrzynkę się położy, to ona zbiera automatycznie też wszystko. Ujo. Wszystkie możliwe liście. Chwila, ale to jest będzie dobry pomysł, żeby postawić teraz na jesień, jak mamy jesień, taką oto skrzynkę pod drzewem i nie trzeba zupełnie grabić liści, tylko ta skrzynka sama zbiera. Dokładnie. I gratis Państwu dorzucam specjalny, fajny, taki, taką lupę. Możecie sobie wziąć. O, nie, no super. Dobra, tata, dobra, to co? Mam to lupę jakąś. Plecak specjalny do mnie, taki superancki. Mamy skrzynkę do liści. No czego nam więcej w życiu trzeba? Wszystko już mamy. Juhu, pa, pa. Naprawdę super. Dzisiejsze nasze wspólne zakupy były super. Chodź, zobaczymy, sprawdzimy, już się nie mogę doczekać, jak ta skrzynka ogólnie działa. Czy ona serio będzie zbierała liście i czy będzie funkcjonalna? Przyda się pod naszym domem. Uwaga, zobaczymy. No zobacz, czy te liście będzie zbierać. Ja na przykład rzucę teraz. Ja mam tutaj parę liści, bo ja pograbiłem tutaj, zobaczymy. Jak na przykład. No jak nie się zbiera. Jak się dalej da. Jak się, no tu trzeba by było parę skrzynek rozstawić. O, widziałeś? Patrz, no. Spadają teraz liście z drzewa i działa, no. Okej, okay. Ty, faktycznie. Czyli funkcjonalna jest. Czekaj, bardzo fajnie wymyśli. No. Ja podejdę zobaczyć, co w tej skrzynce jest. Zobacz. No okej, dobra. Zobacz. Dobra, okej. Ej! Gdzie ty jesteś? Ej! Czekaj, nie widzę go tam. Gdzie on jest? Widzicie go? Ej! Ta skrzynka też normalnie... Lakuś, halo, ej, halo, Lakuś! Jesteś tam w środku? Powiedz coś. Ej, no. Siema, Siemka! Siema, Siemka, Laki, i co tam u ciebie? Wiesz co, u mnie nowa skrzynka jakaś tutaj do zbierania skrzynka. Liści. To nowa skrzynka, Ej. No nie, ej duży. Co duży na pewno by się tam nie ten... Ej, ja nie wiem, czekajcie, może ja tam może jakoś mogę wejść też. Laki, może to było jakieś hasło, duży powiedział Laki. O, tu są już jest są jakieś tutaj ten przedmioty. Nie no, ja nie mogę nic zrobić, ale muszę wziąć tą skrzynkę i pójść do pana, który mi ją dał, bo trzeba coś się spytać, szybko biegnę, tam do środka chyba wszedł duży i nawet Lakuś się tam zmieścił, ale w auta tutaj wpadłem, kto to tak parkuje, te auta na środku drogi, muszę je przestawić, o, w tym miejscu, dobra, biegnę. W tym kierunku, proszę pana, halo, pan od plecaków i od skrzynek, proszę pana, halo. Dzień dobry, witam. Co się stało? Czy wie pan, co się stało z tą skrzynką? Ona normalnie tam, tam są w środku moi znajomi. Gdzie oni są i jak tam się dostać? To jak tam do środka, wejść? Proszę pana, ale pan wziął złą skrzynkę, nie tą. Teraz, żeby no pan jak tam nie wejść... ta? Ona musimy, mieście, tak? Tak, musimy teraz, żeby... Jeśli chce pan ich wydostać, to musi pan wejść. Do tej skrzynki niech pan nie patrzy. Wejdziemy do osobnej skrzynki. Tutaj zrobimy wejście. Tak, zrobimy diamenty, poustawiamy. Chwila, bo to są bloki diamentowe. Przecież to bardzo dużo trzeba było poświęcić czasu, żeby zebrać tyle diamentów. Ale jeśli pan tam chce teraz wejść to i wziąć stamtąd, wyciągnąć z tej skrzynki, to trzeba tylko tak. Niech pan otworzy tą skrzynkę, a pan tam wejdzie. Niech pan wejdzie do skrzynki. No dobrze. O! Ty! Nie wierzę, zobaczcie. Skrzynka, ogromniasta skrzynka. No nie, gdzie ja jestem? Normalnie skrzynka na chmurze. Jaka to jest...
No nigdy takiej wielkiej nie widziałem. A, bo czekajcie, bo to jest chyba ta, do której ja miałem wejść teraz. I jestem pomniejszony, żeby zmieścić się tam i zobaczyć, co skrywa w środku. O nie, no to... Czekajcie, są jakieś drzwi? Zapukam może. Puk, puk, halo, czy ktoś tam mieszka? Puk, puk. Ty, no nikt nie mieszka. Dobra, nikt nie odbiera. Ej! Czemu ta tutaj są jakieś takie... ze stołna zrobiona kolumny, jakby... Widać... Tak, pierwszych już swoich dwóch uczestników mam, którzy weszli do tej skrzynki, do tego więzienia skrzynkowego. Tutaj widać moje kraty. Dwóch już uczestników mam. Tutaj te klucze sobie zabieram. Gdzie ja trafiłem? Co my teraz zrobimy, jak siedzimy w tej komorze? Przecież nie da się z tego wyjść, no. O nie, zobaczcie. Co my zrobimy? Tam jest lakosie duży w tej skrzynce. Posłuchaj, kto tam wszedł od prawej strony? Losto! Laki! Psst, psst! Ej, tata! Cicho, tata! Cicho! Szybko, chodź tu! Cicho, tylko żeby tam ta skrzynka nie zobaczyła. Cichutko, cichutko, cii. Dobrze, teraz cicho. Jako skrzynkoludek tutaj zajmę się swoimi sprawami. Za lasery są, zobaczcie, jakie zielone lasery. Tego nie można pewnie podotykać, bo się alarm uaktywni. No, na pewno. Dobra, zejdźmy teraz. Najpierw... Musimy tak przejść, żeby tylko zostać niezauważony. Na początku wejdę do góry. A, tu jest cała pewnie baza do sterowania tym wszystkim. Dobrze. To zejdziemy na dół i teraz jakoś spróbujemy spytać ich. Ej, Lakuś! No co? Jak tutaj pomóc ci się stąd wydostać? Próbuję cię jakoś stąd wypchnąć, ale nie da rady. Co to są za konstrukcje, że nie możesz w ogóle się z niej wydostać? No właśnie, nie mam pojęcia, tu jakieś takie czerwone plamki latają dookoła i one mnie trzymają tutaj, ja patrz, nie umiem wyjść w ogóle. I wiesz co musisz zrobić? Musisz odzyskać klucze, które są tam na tych kratach schowane i wyłączyć komputery wszystkie. Czekaj, bo chyba patrzę, ciszej mów, bo chyba się patrzę tutaj. Ja tutaj kładę sobie te klucze, bo teraz, żeby oni się nie wydostali, te klucze są do moich komputerów. Które sterują tamtymi celami, żeby oni nie mogli stamtąd wyjść. No, a ja tutaj sobie pójdę zobaczyć do tych swoich beczek. Tata, mam nadzieję, że nikt mi tych kluczy nie weźmie. Zrobię to. Damy radę. Duży Lakuś, poczekajcie tutaj. Dzięki, że mi dałeś tutaj. I ja teraz spróbuję odzyskać klucze. To dawaj, szybko. Liczę na ciebie, tata. Jest tam gwizda sobie, ja szybko skoczę tu. Tam. Schowałem się za tą wielką maszynę. Co to za ogromne? Tam. Ja tutaj sobie wejdę teraz na tą beczkę. O! Próbuję wskoczyć jakoś. Tak jest. Dobra, my pod spodem przejdziemy. W tym miejscu. O, tam jest. Teraz tylko szybko dostać się w miejsce. I szybko tam, dobra. Biorę w tym miejscu. Jak tam pan Lakuś i pan Duży się trzymiecie? Nie lubimy pana skrzynki. My wychodzimy, do widzenia. A jest, udało się. Ale jak to? Trzeba komputery robicie? wyłączyć komputery jak najszybciej, tata, do góry. Dobrze, ej. Co wy tam robicie? I tak są wszystkie drzwi zamknięte, nie wydostaniecie antenę się. Antenę jeszcze trzeba wyłączyć. Pyk, nie ma anteny. To co? Do samolotu lecimy, szybko. Kraty są zamknięte, samolotem nie uciekniecie, bo są wszystkie drzwi zamknięte. Są drzwi zamknięte, jak się tam, jak tam się dostać? Wiadomo, to nie mogę wskoczyć. Ej, dobra, musimy chyba wziąć TNT do ręki i... No i tata, musimy te kraty rozwalić, jak najszybciej. Chodź tam do góry. Dobra. Kurczę, pieczone. Tutaj... A, że teraz... tam po te TNT. Wy się teraz nie wydostaniecie, ja już tutaj jadę po was. Chodź tu na dół, szybko, bierzemy TNT. Ej! Ty, on jedzie do góry, on nas nie widzi. Gdzie oni są? On tą maszyną wjeżdża normalnie do góry. Mam nieograniczone pole widzenia. Oni biorą te TNT i będą tam u góry to wysadzać, żeby wlecieć samolotem. Dawaj, u góry jeszcze zostawimy na górę, ale tutaj też zostaw. No dawaj. Odpalam wszystko. Dobra, lecimy do góry, tata, jak najszybciej. Jo! Dobra. Super to wyglądało. Super to wyglądało. Ja ci robię tutaj pomoc.
I wsiadamy i lecimy, dobra? Jeszcze tutaj u góry. Nie, oni już tam wsiadają do samolotu i wysadzają te moje kraty tam. Trzymaj się paliwko, tata, tata paliwko, bo tam zapomniał ten skrzynkoludę chyba zatankować. Już do was biegnę. A już duży, co z dużym? Ej, co z dużym? Ty weź powiedz dużemu, żeby z nami szedł, wsiadał do samolotu, bo my samolotem zaraz będziemy odlatywać. No w ogóle głowy nie widać, on chyba nie ja słyszy po prostu. Poradzę. Siema, siemka, spokojnie, ja tutaj mam drugi samolot z tyłu. Dobra, lecimy, lecimy, tata. I czym prędzej? Nie, ja boję przez dziurę. O nie, zapewne na egzamin lecą. Ale fajnie! Czyli co teraz? Jo, zobacz, teraz z daleka widać tą skrzynkę za nami. Gdzie? Dobra, i tata, przecież musimy się śpieszyć na mój egzamin. Dosłownie za 2 minuty zaczyna się egzamin, a ja mam tak super rower przygotowany, że teraz szkoda by było, żebym nie zdał. No dobra, a wziąć ze sobą? Czy tam już jest przygotowany? Tak, on jest przygotowany, przecież zanieśliśmy. Dobrze, to teraz w dobrym kierunku lecę, tak mi się wydaje, czy nie? Prawo, na ten egzamin? W prawo, troszeczkę w prawo. W prawo, czyli w tą, dobra. I teraz prosto, czy jeszcze trochę w prawo? Prosto, w prawo jeszcze, w prawo. Trochę zawróć. O, jest, widzę, ten plac już tutaj tak, jest przygotowany. Tak, właśnie tu. Dobra, ląduj. Lądujemy. Dobra, wylądowaliśmy. Ale ładnie to zrobiliśmy. Więc tak, gdzie jest ten lakuś? On tutaj miał dzisiaj zdawać chodź. Kartę. Jeszcze mam minutę, 10 dzień sekund. Dzień dobry. Zostawiłem się na egzamin. Tak, 10 dobrze. Sekund przed czasem jestem. Ma pan swój rowerek? Jeszcze jestem tutaj, ja opiekun, jako opiekun jestem. Dzień dobry, witam. Witamy. Okej, mam swój rower, już wstawiam go. Dobrze, to w każdym razie proszę go tutaj postawić i proszę jechać przed siebie prosto. Pofarbowałem ci na pomarańczowo, żeby lepiej wyglądało. Ale się stresuję troszeczkę. Dobra. Jadę. Jak ja przechodzę przez pasy, to musi mnie pan co? Przepuścić, muszę. Dobrze. Co tutaj oznacza ten radę, znak? Uczyłeś się, znasz wszystkie znaki na pamięć, pamiętasz? Proszę wolno jechać. Okej, dobrze, przepraszam bardzo, bo ja taki troszeczkę zestresowany jestem. Ten znak oznacza tylko rowery. Dobrze ci idzie, kciuki trzymam. Kciuki, na pewno dasz radę. Następny znak. Mogę jechać prosto do góry albo w lewo. Dobrze. Karta rowerowa. Ej, słuchajcie, mój synek zaraz zda kartę rowerową, ale tak? Super. To jest nawet jakaś karta motorowerowa, bo to jest podobne do skuteru. Ten znaczek? Czerwony X. To jest... Tata, pomóż mi! To jest zakaz parkowania. Zakaz parkowania, panie dyrektorze? Bardzo dobrze. I tutaj już ostatnie dwa znaki będą. Ten znak... Prawo i prosto. W prawo i prosto. No, na prawo mogą tiry tylko jechać. Dobrze. Ten znak tutaj? No to jest, przecież to jest bardzo proste. Pozioma kreska, to znaczy, że tam nie można wjechać. Dlatego musi pan zawrócić i jeśli pan dobrze zawróci, wygrywa pan, zdobywa pan kartę rowerową. Juhu, chyba zawróciłem bardzo dobrze. Dziękuję bardzo panu za proszę zaliczenie bardzo. Mi egzaminu. Tutaj wyrzucam kartę rowerową, proszę sobie, jest do odebrania już. O, tak. Dzięki tata, że przyjechałeś tu ze mną. Teraz możemy jechać możemy się do pościgać razem. Nawet. Wow, no, ej, dobra. Powodzenia. Powodzenia! Udało cześć, ci się, wiesz, że ja, pamiętasz, my codziennie tak naprawdę z samego ranka wyjeżdżaliśmy i uczyliśmy się znaki. Nawet parę razy przejechałeś tą trasę, co miałeś na teście rowerowym, nie? Tak. No, nawet kilka razy dziennie, bo przecież ja jeżdżę i autobusem do szkoły i do domu, to 2 razy dziennie praktycznie. No, także no to akurat było jasne, że zdasz, tak za super, cieszymy się mega. Juhu! Pa, pa. Odwiedźcie mojego Facebooka, link w opisie. I siemanko! Pod spodem filmu. Siemanko! Co? Czekaj, bo tutaj... Co, Frania, mówisz? Kiedy ty te liście pograbisz? Miałeś je dzisiaj pograbić. No to przecież ten... jest ta skrzynka, która...
A, ona była. No nie, no ona... A, to jest ta skrzynka, która miała zbierać, a nic nie zbiera. Ja ci pokażę, jest pełno liści wokół naszego domu. Popatrz, tutaj już nawet one się wyłaniają, patrz na drodze. Widzisz, je tam leżą? Florania, a co ty tak szybko jedziesz? No bo spójrzcie, no tutaj jest pełno liści. Ej, właśnie, jakbyśmy robili wyścigi, to ja mam najwolniejszą kosiarkę. A ja mam najszybszy samochodzik. A ja mam najszybszy rower. To się nazywa Franiokar. Frania samochodzi. A, no to te liście, no to... Frania mobil. Te liście, to tutaj one ten. To tutaj chwila, moment, już ich nie będzie. Dobra, to pa, pa.